W tym miejscu pragniemy podziękować naszym honorowym gościom za udział w Ale modlimy się za wszystkich mieszkańców Słupska, tych, których znaliśmy, ale również tych, którzy na tym cmentarzu zostali pochowani jeszcze przed naszym nastaniem. Modlimy się za wszystkich, za katolików, za prawosławnych, za ewangelików, za Żydów i Niemców, którzy tu również żyli, mieszkali i również ich kości spoczywają w tej ziemi. Nie. Nie. Oraz leżący na samej granicy z Czechami. My, młodzi ludzie, zebraliśmy się tu, żeby wspólnie łączyć się w modlitwie. W tym rzeczywistym świecie, gdzie coraz częściej znana jest pogoń za pieniędzmi, potrzeba nam czasu na refleksję, na zadumę, by poczuć, że tu jesteśmy, że dążymy do takiego samego celu, jakim jest świętość. Życzę, żeby przeżyć